Cześć, witajcie. Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego kobiety ciężarne tak często cierpią z powodu refluksu i w jaki sposób mogą sobie pomóc w trakcie tych szczególnych dni, kiedy są w ciąży i żeby cieszyć się i przygotowywać w miarę bezproblemowo na to, że zostaną mamami, a nie zmagać się z objawami choroby refluksowej. Ja nazywam się Marta Dobras, jestem gastroenterologiem, czyli pomagam, leczę i diagnozuję pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego. Jako że pacjentki ciężarne z bardzo nasilonymi objawami choroby refluksowej wcale nierzadko pojawiają się w gabinecie gastroenterologa, a wcale nie muszą tam być, to ja bardzo chciałabym tutaj właśnie powiedzieć o tym, dlaczego w ciąży powstaje refluks i jak możemy sobie z tym refluksem radzić. Po pierwsze, im bardziej wzrasta dziedziuś w brzuchu przyszłej mamy, to dochodzi do przemieszczania narządów i organów jamy brzusznej i miednicy mniejszej. Jeśli chodzi o refluks, no to przede wszystkim żołądek jest dociśnięty do góry i im rozrastająca się macica z płodem większa, tym bardziej. Do tego mamy problem z podniesieniem kopuł przepony, tak, ponieważ no tutaj tak samo ten brzuszek się powiększa. Mamy zwiększone ciśnienie wewnątrzbrzuszne, mamy skrócony odcinek brzuszny przełyku i spłycony kąt hisa, czyli łatwiej dochodzi do otwarcia zwieracza dolnego przełyku i łatwiejszego przedostawania się treści z żołądkowej do przełyku. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć, co to takiego odcinek brzuszny przełyku i kąt hisa, to zapraszam do pierwszego odcinka tej serii o budowie przełyku. I tam to wszystko bardzo Wam ładnie opowiadam. Co jeszcze jest problemem? Zwiększona produkcja progesteronu. Dla kobiety ciężarnej super, natomiast jeśli były objawy choroby refluksowej przed ciążą albo pojawiły się w ciąży, to progesteron, że tak powiem, no jest tutaj jednym z winowajców. No on oczywiście ma utrzymać ciążę i jest jakby strażnikiem tego, żeby ta ciąża prawidłowo się rozwijała, natomiast rozluźniając mięśnie gładkie, również przewodu pokarmowego, powoduje zwiększoną relaksację właśnie dolnego zwieracza przełyku, czyli tego mięśnia, który kończy przełyk, a zaczyna żołądek, czyli jest kluczowy w cofaniu się treści kwaśnej z żołądka do przełyku i zmniejsza również czynność motoryczną żołądka i zaburza czynność motoryczną przełyku, więc tutaj, że tak powiem, dzięki działaniu progesteronu mamy zwiększone ryzyko i nasilenie objawów choroby refluksowej. No i co się jeszcze dzieje? pH soku żołądkowego ulega zmianie u ciężarnej. Całkowita produkcja kwasu solnego maleje, mimo zwiększonego wydzielania gastryny łożyskowej. Zmniejsza się troszeczkę to, natomiast wcale nie zmniejsza się objętość treści żołądkowej. Jeżeli połączymy to z tym, że ten żołądek jest uciśnięty, że ten żołądek ma zwolnioną perystaltykę, że dolny zwieracz przełyku jest uchylony, no i połączymy to jeszcze z tym, jak ciężarne jedzą i z tym, jak zmieniają swój styl życia podczas ciąży, czasami z powodu w ogóle ciąży, a czasami z powodu zaleceń swoich położników, ginekologów, położników prowadzących, no to wtedy robi nam się lekko dramatycznie. I teraz słuchajcie, u ciężarnych około od 40 do 80% ciężarnych ma refluks. Im wyższa ciąża, tak, czyli w pierwszym trymestrze najmniej, w drugim średnio, w trzecim trymestrze to w zasadzie nawet do 70% ciężarnych ma objawy choroby refluksowej. W większości przypadków jednak, co jest pocieszające, ustępuje po porodzie.
Natomiast ma mega negatywny wpływ na kobiety ciężarne, bo wpływa na wszystkie strefy życia, tak? Bo zarówno wpływa na emocje, wpływa na sen, na zaburzenia snu, na jego rozfragmentowanie, wybudzanie się w nocy, na taką ogólną witalność, tak? Czyli no jak człowiek jest niewyspany, zmęczony i w kółko mu coś dolega, no to się po prostu czuje gorzej. Zaczynają kobiety ciężarne zmieniać posiłki, zaczyna się tutaj, a może to zjem, a może tamto, czy to mi zaszkodziło, czy tamto, no zaczynają się tutaj jazdy, że tak powiem, z jedzeniem. No i oprócz tego wiadomo, że kobiety ciężarne w ogóle z posiłkami czasami mają problem. No i takie pogorszenie funkcjonowania fizycznego również, co nie sprzyja chorobie refluksowej jako takiej, ani w ogóle ciąży, tak? Bo jak nie wiadomo, co robić, to najlepiej się położyć i przeleżeć. I to też nie jest dobre rozwiązanie. Objawy choroby refluksowej, słuchajcie, w ciąży niezbyt się różnią od tych, które są normalnie w refluksie. Czasami bywają bardziej spektakularne i mocniej nasilone, bardziej doskwierające. Do filmiku o objawach typowych i nietypowych choroby refluksowej odsyłam Was, bo on jest tam i można go sobie na moim kanale obejrzeć. Natomiast te główne objawy przełykowe, no to jest zgaga, kwaśny posmak w ustach, to jest uczucie cofki treści pokarmowej, nudności, wymioty i ból w klatce piersiowej. Z objawów takich pozaprzełykowych i najbardziej niepokojących ciężarne, to jest pojawiająca się chrypka i takie pokasływanie albo wręcz kaszel, tak, czyli zespół kaszlowy, zapalenie krtani, zmiany w jamie ustnej i na zębach, tak, mówi się, a w ciąży ci się zęby posypały, czasami przyczyną tego bywa również refluks, zespół astmatyczny i pozasercowy ból w klatce piersiowej. No bardzo nieprzyjemny zestaw objawów w momencie, kiedy jeszcze jest ciąża albo jest to ciąża w jakikolwiek sposób wyczekana albo zagrożona, no to wtedy to wszystko się nasila, bo dochodzą jeszcze negatywne emocje. Jeśli chodzi o rozpoznanie u ciężarnych, generalnie chorobę refluksową rozpoznajemy po objawach. Tak, czyli przychodzi pani w ciąży i mówi, że jest w takim i takim tygodniu ciąży i pojawiły jej się objawy, któreś z objawów, o których wspominałam. Pamiętajmy również, że nie wszystkie objawy muszą wystąpić, nie wszystkie muszą się tak samo objawiać. Czasami nie ma zgagi, nie ma bólu, a jest tylko kwaśny posmak w ustach, uczucie guli w gardle albo nudności i wymioty, więc wcale nie musi to być pełna gama objawów. Może to być jeden albo dwa objawy, ale za to bardzo uciążliwe i doskwierające. Jeśli chodzi o diagnostykę endoskopową, tak, bo tu często pada pytanie, czy ja powinnam zrobić gastroskopię. Kobietom w ciąży, słuchajcie, gastroskopię to robimy naprawdę, jak są mega wskazania, tak? Jeżeli jest krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli jeśli w wymiotach widać krew, tak? Jeżeli jest dysfagia, czyli duży problem z przyjmowaniem posiłku, z zaburzeniem połykania, jeżeli jest ból przy połykaniu, albo silne podejrzenie choroby nowotworowej, wtedy robimy gastroskopię. Natomiast jeśli tego nie ma, to generalnie gastroskopii kobiecie w ciąży nie robimy. Jeśli jest już taka potrzeba, robimy ją po porodzie jako gastroskopię diagnostyczną, tak? Może tak krótko, jeżeli chodzi o wykonanie gastroskopii mniej więcej do 24-25 tygodnia ciąży, to przed badaniem gastroskopii bezpośrednio powinno być badanie USG z oceną tętna płodu i po gastroskopii bezpośrednio również taka ocena powinna zostać przeprowadzona. Natomiast jeżeli ciąża jest wyższa, tak, czyli kolejne tygodnie ciąży, to gastroskopię przeprowadzamy pod KTG, tak, czyli obserwujemy czynność skurczową macicy i obecność tętna płodu. Tak? To nie jest badanie na pałę, że przychodzi ciężarna, kładzie się tak jak normalnie każdy jeden pacjent do gabinetu i cyk, zakładamy endoskop i patrzymy, co jest. Nie, słuchajcie, bo tu mamy, że tak powiem, podwójne zagrożenie życia.
Dlaczego podwójne? Bo po pierwsze, kobietę ciężarną zawsze traktujemy jak osobę z pełnym żołądkiem. Tak? Ja jako lekarz, jak przychodzi ciężarna, to nawet ją badam, o ile muszę zbadać, w pozycji prawie że półsiedzącej. Tak? Bo kobieta ciężarna, nigdy nie wiemy, w jaki sposób jej się opróżnia żołądek, a to opróżnianie żołądka może być spowolnione. Tak? Więc ryzyko zachłystowego zapalenia płuc, zakrztuszenia się, zadławienia pokarmem z żołądka jest olbrzymie. Tak? A drugie, no to możemy tym gastroskopem i powietrzem, tak, czy dwutlenkiem węgla, którym nadmuchamy żołądek, możemy naprawdę spowodować, że tak powiem, zakłócenie przebiegu ciąży, tak? I możemy w to bardzo nieprzyjemnie zaingerować, dlatego gastroskopia jest zarezerwowana w bardzo szczególnych przypadkach i powinna zostać wykonana w warunkach szpitalnych, nie w warunkach ambulatoryjnych, tak? Dlatego pamiętajcie, gastroskopia to jest podwójne ryzyko zarówno dla kobiety, jak i zagrożenie, i tak może stanowić potencjalne zagrożenie dla rozwijającego się dzidziusia. No i słuchajcie, przejdziemy sobie, że tak powiem, do tego, jak kobiety w ciąży mogą sobie pomóc z objawami choroby refluksowej. No, po pierwsze, to jest dieta, tak? Słuchajcie, i no teraz powiem mało popularną rzecz, trzeba przestać jeść słodycze, ponieważ słodycze dodatkowo spowalniają pasaż żołądka, tak, powodują, że dłużej zalega pokarm w żołądku i jest większy problem. No a wiadomo, tu ciasteczko, tam lody, tu goferek, naleśniczek, no i tak lecimy z kokcem, nie? Więc tu pierwsza i podstawowa sprawa. Druga, no to sorry, ale nie powinny kobiety w ciąży, jeśli mają refluks, pić kawy. O ile osoby z refluksem nie będące w ciąży tą jedną dobrej czy dwie dobrej jakości kawusie mogą sobie wypić, tak kobiety w ciąży powinny w ogóle odstawić kawę i picie napojów kawopodobnych, czyli wszelkiego rodzaju rozpuszczalnych, zbożowych, kawuś, słuchajcie, nic Wam to nie da, tak? A nasili objawy refluksu również kawki bezkofeinowe, to jest naprawdę niefajny pomysł, tak? Dajcie sobie spokój, pijcie niegazowaną wodę. Napoje. To jest mit, że soki owocowe dadzą Wam witaminy. Nic Wam nie dadzą, tam jest fruktoza głównie, witamin tyle, co kot napłakał, kwasu. Kwas jest tylko, są kwasy owocowe, więc jest później problem z zębami, problem z fruktozą, nadmierną ilością węglowodanów, cofkami, więc soki owocowe w ciąży, jeśli jest refluks, powinny zostać z diety wyeliminowane. I kolejna rzecz, no to są posiłki, które są bardzo tłuste, tak? To powinno zostać troszeczkę zrównoważone, posiłki wtedy powinny zawierać więcej warzyw po prostu i sposób jedzenia. No a bo nie powiedziałam czemu, no bo tłuszcz rozluźnia dolny zwieracz przełyku. Posiłki powinny być zjadane spokojnie, w pozycji siedzącej, tak? I po jedzeniu się nie kładziemy. Często jest tak, że no, zjadamy obiadek, jakiś mały kotlecik, troszkę ziemniaczków, jakaś tam suróweczka albo i nie. Potem jakiś słodki deserek, kawusia i bach na kanapę, tak? Więc absolutnie w tym zestawie to zostały popełnione co najmniej 3 błędy, tak? Jak nie 4. Więc tutaj naprawdę zachowanie takiego rozsądnego stylu odżywiania z nawykami bardzo pomaga. Regularny wysiłek fizyczny z użyciem nóg, tak, czyli spacery. Najłatwiejsza rzecz, która może być, to spacer. Spokojny, powolny spacer bardzo pomaga również na zaparcia, tak? Bo jeżeli mamy wielicie pełno kupy i do tego mamy duży brzuch, bo dzidzia rośnie, no to słuchajcie, gdzie ten żołądek, gdzie ta treść żołądkowa ma przejść, jak ten brzuch jest cały wypchany, tak?
No nie ma takiej opcji. Ciśnienie w brzuchu będzie na tyle duże, że jak zjecie obfity posiłek, to natychmiast będzie szybki zwrot akcji i ten posiłek się znajdzie albo w toalecie, albo pod nogami, tak? Więc no to nie fajne. Co jeszcze jest ważnego, jeśli chodzi o dietę? Mocna herbata także powinna zostać wyeliminowana. Można pić rumianek, można pić melisę, nie ma tutaj problemu. Można sobie naparzać siemię lniane i również tego glutka z siemienia lnianego pić, one są bezpieczne. Natomiast mocna kawa i herbata nie. Zasada kolejna to jest nie najadanie się pod dekiel, co kobietom ciężarnym jest bardzo trudno zrobić, ale słuchajcie, to jest kluczowe, żeby ten żołądek się stopniowo opróżniał. I tutaj faktycznie zjedzenie tych czterech posiłków w ciągu dnia w mniejszej ilości może być pomocne, ale to, mówię, to jest na okres ciąży, żeby to wypróbować, tak? Kobieta w ciąży powinna spać z lekko uniesionym bezgłowiem, najlepiej na lewym boku, tak? Ponieważ to zapobiega jakby zawracaniu treści pokarmowej z żołądka. No i kończymy amciu przynajmniej za 4 godziny przed snem, tak? No już 3 to jest naprawdę taki minimalny czas, żeby to zrobić. Przydatny bywa jeszcze imbir, ale to nie wszystkie panie go tolerują. Działa również przeciwwymiotnie na początku ciąży, a później może wspomóc łagodzenie objawów refluksowych. I często panie się mnie pytają, czy mogą pić mleko. Jeśli po mleku krowim, kozim albo jakimkolwiek innym czują się dobrze i ono łagodzi u nich dolegliwości, to tak, mogą pić mleko, nie ma problemu. Natomiast jeżeli mleko jakby od zwierząt, tak, mleko krowie daje im problemy, spróbujcie mleka migdałowego i migdałów, tak? Tylko migdały sobie zalać gorącą wodą, ściągnąć z nich tą łupinkę, tak? I dopiero wtedy spokojnie je pogryźć i zjeść. One są bardzo pomocne. Natomiast mleko migdałowe również, czy zrobione samemu, czy kupowane w sklepie gotowe, też jest pomocne. Tylko jak będziecie kupować mleko migdałowe, to słuchajcie, trzeba sprawdzić jego skład, żeby ono nie było tam dobrze podsypane cukrem. Co jeszcze? Na sam koniec powiemy sobie o lekach. Ponieważ leczenie w ciąży lekami to są generalnie dwie podstawowe zasady. Jak nie musisz, to nie włączaj leków, a jeśli już je włączysz, to włącz najbezpieczniejsze w najmniejszej dawce i najkrócej jak się da. Tak? Generalnie pierwszego rzutu to powinny być alginiany, jeżeli już mamy cokolwiek włączać. Drugie to są H2 blokery. Na temat leków macie cały film nagrany, więc tutaj proszę zapoznać się z tym filmem. Tam jest napisane, jakie mają działania, objawy uboczne, co to tam jest tachyfilaksja i tak dalej, więc tego nie będę tu omawiać. I ostatnia grupa leków, z którym wszyscy mają największy problem, to są inhibitory pompy protonowej. No i słuchajcie, no to są leki, które są po coś. Jeżeli jest refluks tak nasilony, że i nie dają rady prawidłowe wprowadzenie nawyków i diety, to możemy wprowadzić na krótko, w małej dawce i bezpieczny inhibitor pompy protonowej, ale to, tak jak podkreślam, pod nadzorem lekarza, najlepiej gastroenterologa. To nie są tiktaki do kupowania w aptece i brania ich sobie nie wiadomo, bez żadnego nadzoru, tak? Co do dawki, co do długości, co do pory brania. Są prace, które mówią o tym, że działają szkodliwie na płód i ja generalnie nie powiem, że ich nie stosuję, bo stosujemy je u kobiet, które mają tak nasilone objawy, że to po prostu może zagrażać ich zdrowiu i potencjalnie ciąży. Natomiast robimy to, ja to robię bardzo rzadko i w bardzo jakby krótkim, pod nadzorem okresie czasu. Więc to by było na tyle.
Ja życzę wszystkim kobietom w ciąży, żeby nie miały refluksu i żeby urodziły szczęśliwe, zdrowe dzieciaki. Generalnie pamiętajcie również o tym, żeby powiedzieć, że jesteście w ciąży przed wizytą, bo większość lekarzy, jeśli przyjmuje, to kobiety w ciąży poza kolejnością. Pamiętajmy, że to jest dla Waszego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa Waszego dziecka, tak? Więc korzystajcie z tego przywileju, bo macie go krótko. Natomiast w okresie jesienno-zimowym ryzyko załapania infekcji w poczekalni albo na korytarzu przed gabinetem jest większe, więc dbajcie o siebie i się zabezpieczajcie tutaj pod tym względem. Ja zawsze pacjentki ciężarne, jeśli tylko powiedzą, że są w ciąży, bo to nie zawsze widać, przyjmuję poza kolejnością i tego Wam życzę. Dziękuję Wam, kochani, za wszystkie pozytywne reakcje z Waszej strony, za pozytywne komentarze, za lajki, za to, że oglądacie te filmy i mam nadzieję, że z każdym miesiącem tych materiałów będzie dla Was coraz więcej i będą Wam pomagać jako, że tak powiem, takie wspomagające do Waszej terapii informacje. Dziękuję Wam bardzo, do następnego odcinka. Cześć, pa, pa!